Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Oszczelach otrzymała jako doposażenie zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego o wysokich parametrach technicznych. Sprzęt przekazał Mirosław Hołubowicz, komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w obecności wójta gminy Ełk Antoniego Polkowskiego. Strażacy z Oszczel nie kryli swego zadowolenia, zwłaszcza że stary używany przez nich zestaw kombi nie zawsze był optymalnie sprawnym narzędziem pracy w rozcinaniu i rozginaniu konstrukcji i karoserii pojazdów drogowych. W Ełckim Centrum Kultury z inicjatywy kanoników regularnych laterańskich z parafii Najświętszego Serca Jezusowego odbyła się druga edycja spotkania ze świętym Mikołajem. Ideą spotkania było zgromadzenie jak największej ilości dzieci, by wraz z najbliższą rodziną radośnie spędzili niedzielne popołudnie. Pomysłodawca akcji ksiądz Adam Wójcicki w porozumieniu z wójtem Antonim Polkowskim zaprosili na spotkanie ze świętym Mikołajem ponad 50-osobową grupę dzieci wiejskich z terenu gminy Ełk. Taki dzień jak dzisiaj w waszym życiu był zawsze każdego dnia do końca waszych dni. Aby święty Mikołaj gościł zawsze u was to dnia. Życzę wspaniałych zabawy, wspaniałych prezentów i wiele, wiele radości. Dziękujemy panu wójtowi. Przed tym spotkaniem dzieci przebywały na ełckiej pływalni, co było dla nich niezwykłym przeżyciem i wielką radością. W Stradunach w Centrum Kultury gminy Ełk po raz 9 odbyła się Wigilia Chłopska. Było to spotkanie dla twórców ludowych skupionych w zespołach śpiewaczych Jarzębina i Stradunianki ze Stradun, Zielona Dąbrowa z Nowej Wsi Ełckiej oraz Ale Babki z Rożyńska. Na spotkaniu obecni byli również wójt Antoni Polkowski, ksiądz proboszcz Zdzisław Siuta, przewodniczący Rady Gminy Ełk Dariusz Kordyś. Wszystkich obecnych przywitał dyrektor Centrum Kultury gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, pan Krzysztof Łapiński. Po wspólnej modlitwie tradycyjnie już dzielono się opłatkiem. Członkinie zespołów ludowych przygotowały w ramach ogłoszonego konkursu tradycyjne potrawy wigilijne. Na scenie wystąpiły zespoły dziecięce ze Stradun oraz nowo powstała dziecięca grupa wokalna Młoda Dąbrowa z Nowej Wsi Ełckiej. Dalsza część wieczoru minęła przy wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek. Dobry Bóg, czym wiesz, Ty w prawie zbawię.
Kolejne siódme już spotkanie opłatkowe zorganizowane przez gminę Ełk odbyło się w tym roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej. W spotkaniu udział wzięło kilkaset osób, przybyli m.in. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Romuald Kamiński, wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, radni, dyrektorzy i nauczyciele gminnych szkół, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, przedsiębiorcy oraz dzieci i młodzież szkolna. W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z Nowej Wsi Ełckiej. Uroczystość uświetnił występ ełckiego chóru Kontrapunkt oraz zaproszeni muzycy z Białoruskiej Filharmonii Narodowej z Mińska. Zakończeniem spotkania było dzielenie się opłatkiem i wspólna wieczerza przy wigilijnym stole. Świąteczna atmosfera sprawiła, że wszyscy zebrani poczuli niezwykłą magię świąt Bożego Narodzenia. Niech to wspólne łamanie się opłatkiem będzie obdarowywaniem tymi skarbami, które przyniósł nam na ziemię Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków.
możemy jeszcze to podpowiedzieć. I podejrzmy na kościółek, dobra? Po ćwiczeniu. Co, dajesz radę? Ja teraz, ja teraz!